Witam, cześć moi drodzy. Pozdrawiam Was. Drugi materiał w ciągu, no wczoraj robiłem live'a. Live'a o moim pobycie w Chicago, o Ameryce. O porównaniu Europy do Ameryki. Więc zapraszam. Tamte live'y się zawsze gorzej tagują. Ogólnie nie przykładam się do, do tego kanału ostatnio, no bo mi się nie chce, powiedziałem to wiele razy. Tutaj taki disclaimer na początku. To będzie długi vlog pewnie, bo tutaj sobie pogadamy o paru rzeczach. Też odniosę się do, 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 do mojego materiału Ameryce, bo wiecie, ja tak jestem, że coś jednak sprawdzę, coś mi jest nie tak. Mówiłem o tym, że oceniając jakiś kraj z perspektywy kogoś, kto odwiedza, tak jak ja odwiedzam Amerykę, no to tak nie można opisywać do końca, bo możecie, tak mówię, ktoś może przejść do Irlandii, trafić dwa tygodnie pięknej pogody, w lato chodzić na plażę, znaczy, no ciężko byłoby nie zobaczyć tej, tej, tej biedy, czy bezdomności, czy syfu na ulicach Dublina. Chyba, że przylecicie w marcu na St. Patrick's Day, no to tam wszystko wyrzucają, ale to akurat ciężko byłoby nie zobaczyć, bo to ostatnio nawet moja rodzina zobaczyła, która tutaj już była, no zależy, bo krzesień jak był drugi raz i to widać, jak się zmienia na niekorzyść Dublin, jeśli chodzi o, o sytuację. Więc to też robię disclaimer do tego. Muszę, muszę tutaj jakieś tytuły i thumbnail'y, to jest to... Czasami się ktoś pyta, czemu, na przykład moje, ja zawsze zaznaczam, YouTube, YouTuber, bo to jest taka profesja, to są osoby, które żyją z YouTube'a, tak? Starają się, naprawdę poświęcają czas na YouTube'a, bo ktoś się może śmiać, co to jest. Nie, nie jest to, co to jest, zrobienie jakiegoś porządnego materiału. To jest naprawdę kupa edycji. Ja już nie swoi, nie, ja swoich materiałów nie edytuję od jakiegoś czasu, bo mi się nie chce po prostu. Nie mam, znaczy nie mam czasu. Wolę siedzieć na YouTube i oglądać kotki pieski. Ale ktoś, kto, też ktoś powiedział, czemu nie, moje, nie robię materiału z moich podróży, tak, gdzieś na byłem w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, w Brazylii, w tym, tam, no nie robię właśnie, bo to ja nie traktuję siebie jako content, content, twórcę contentu, tak, znaczy no tworzę, tak, vlogi, ale to jest takie, no bardziej... Yy, powiedzmy sobie na zasadzie spowiedzi, pogadania sobie z wami, yy, też czasami robię sobie trolling z, z ludzi. A niektórzy to, to wierzą, że na przykład mówię: O, płacą mi za to, to, to muszę robić. No, moi drodzy, no, bo, no, realni, ktoś kto ma, ja mam trzy kanały, tak? Mam kanał bardzo polityczny na zasadzie vlogów. Znaczy on już nie działa, nie nagrywam tam. Na zasadzie vlogów to było ona bez OBS-a. Jak ktoś nie wie, kto to jest OBS, co to jest OBS, to jest system, to jest najbardziej popularny program do robienia. Filmów, czyli do robienia filmów do, do transmisji, to był kanał, który stworzyłem jeszcze na studiach 2012-2013, bardzo geopolityczny, związany z moimi studiami i dla ciekawości, tam właśnie, ja zawsze mówiłem, że 28 filmów, 18 filmów i 4800 subskrypcji, to też były takie czasy, moi drodzy, że po prostu co się nie robiło, tak jak za komuny w latach 90., kto miał jakąś kasę, coś zrobił, to osiągnął biznes, tak samo w te czasy 2010-2015, kto coś stworzył na YouTubie, Mógł być bezkompletny, bez talenci, tak jak ja, to w miarę mógł się wybić. Tak, oczywiście nie wszyscy, ale kto miał jakieś palci na szkło mocne, to jak prześledzicie sobie tych małolatów, milionerów teraz, Fritza czy innych, to oni po cztery kanały próbowali, zanim coś wypaliło i w końcu się wypali, więc tamten, to jest przykład, że wtedy to inaczej się kręciło. Oczywiście kanał jest bez monetyzacji, bo tam używa muzyka Hansa Zimmera. Tak samo to jak, jak wszędzie używa muzyki, więc nie ma z tego dochodów. czy tutaj używa muzyki teraz No Claim, więc jakiś tam jest. Ale moi drodzy, ja z tego mam 4 do, od 4 do 10 euro miesięcznie, gdzie mój threshold to jest 70 euro chyba, żeby mi wypłacili pieniądze. Więc no ci co mnie nie znają, to nie wiedzą, że to... Znaczy nie wiedzą. No ktoś może pierwszy raz. Ogląda rzeczywiście i nie znać mojej osoby, więc kiedy ja troluję. Kiedy... znaczy, no, jak czasami brzmi, jakbym to mówię, nie daję, nie, nie mrugam okiem, więc rzeczywiście ktoś kto mnie nie zna, może się potem lecą takie komentarze, których wy nie widzicie, bo są blokowane. No bo tak jest, ale też zaznaczę, oczywiście dużo subskrypcji straciłem, kiedy, wiecie, kiedy ja robię materiały. Takie postpolityczne, ja mówię zero-jedynkowo. Nie mówię oczywiście, na kogo głosuję, bo to w zasadzie polega na tym, że nie chcę reklamować czegoś, ale możecie się łatwo domyślić, kiedy mówię, mówią niechęci do Niemiec. Ktoś się teraz pyta w nowy, czemu nie lubię Niemiec. No to, to, to zawsze muszę też dyskramia robić. Mam rodzinę po stronie żony niemiecką, która nas odwiedza. Nie mam nic do jednostki, jako ogół utworu uważam, że Niemcy za kraj, który zbogacił się na, na, jak większość krajów, ale akurat mówię o Niemczech, tych krajów bogatych na kolonizacji, ale jako Polak to muszę powiedzieć, kraj, który się zbogacił na kradzieży, gwałta, krwi polskie i nie ma się co zachwytać tym krajem, po prostu na tym zbudował sobie swoje mocarstwo, swoje bogactwo. Gdybyśmy byli tacy, a nie, nie bylibyśmy polską szlachecką, to byśmy też tak mieli. No, ktoś tak powiedział, czy trzeba takim być. No właśnie, no Niemcy tacy są, dlatego jak bardziej szanuje jako, jako Niemcy, jako rząd niemiecki szanuje bardziej, że dba o siebie niż jakichś płaczków naszych, którzy chcą być Niemcami i sprzedają. Więc wiadomo, już z perspektywy możecie sobie wnioskować, że na kogo głosuje na mniejsze zło, czy, czy na kogo nie głosuje, no to nie, przecież mam mądrych oglądaczy. Więc y, to też nie jest takie pro, y, to są błędy na przykład jak ktoś naprawdę robi, jak ktoś ma, naprawdę jest youtuberem, tak, prawdziwym, a nie jakimś tam rybką, jak jak ktoś sobie sama do siebie mówi. To to jest dla mnie wielki błąd, że ktoś tak na przykład mówi mając 2 miliony subskrypcji, bo to odstrasza od siebie kogoś, no, ale ja nie mam, wiecie, marzeń, ja nie mam y, marzeń. No, jak chcę być zdrowy i sobie nagrywam jak mi się chce, żeby sobie pogadać z wami, czy odpowiadać na komentarze, jak mam za długie posiedzisko y, w kiblu, no to mam co robić podpisywać wam, a tak samo mam w pracy możliwość cały czas być w kontakcie cały czas odpisywać, dlatego ktoś mi pisze, że o fajnie, bo zawsze odpisujesz bo mam na to po prostu czas w pracy też mogę siedzieć na internecie większość większości czasu <laughs> I, i to jest taki disclaimer bo tu mi poszło w okolicach 700 subskrypcji mi poszło, kiedy zobaczyłem te, 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 te właśnie. No dużo osób się wiadomo, też kanał był od gamingu, więc pochodził ja mam kolejny kanał gamingowy, gdzie tam tylko o gamingu mówię. I też widzę, na przykład tam, gdzie mam, nie wiem, 200 subskrypcji, to filma, filmy mają po 5000 oglądalności więc to też jest, widzicie, jakie jest, jaka jest skala. Tu też programy, które materiały, które robię. No jak są materiały, jakieś stricte właśnie jakieś tam geopolityczne to one się źle tagują i też tutaj muszę powiedzieć o ciebie nie przykładam się czyli muszę naprawdę to naprawdę daję muszę naprawdę dawać jakieś takie tytuły które wkurwiają ludzi albo przyciągają uwagę nie? albo yy, no bo to przyciąga na tym polega jak naprawdę macie palce na szkło to musicie takie materiały robić i nawet tagować Więc tagowanie materiałów to nawet czasami nie wiąże się z tytułem materiału tylko jak na przykład ktoś jak jest teraz na przykład wojna w temacie, no to można tagować sobie w, yy, tak odpowiednio każdy materiał, i tak robią prawdziwi YouTuberzy, i to trwa czas, tak. Więc ja mam, ja mam szacunek jako biznesowy do, do osób, które tworzą content, prawdziwy content, który yy, tak pająk. Na przykład, pająka, Piotrek, yy, podróżni. No nie oglądam go od jakiegoś czasu, bo kiedyś go naprawdę dużo oglądałem, nie wiem. Teraz zacznę go znowu oglądać, bo poszedłem do Afganistanu. Bardzo on jest też kopak zbielska, bardzo lubiłem go oglądać. czy znaczy, teraz on nie ogląda. Dużo osób przestałem oglądać, nie wiem czemu, po prostu się znudzili. Ale tego, jego kontent w pewnym momencie się tam skupił na tych, wiecie, te, te, no innych sprawach niż jak ja zacząłem go oglądać, tak? Ale teraz znowu zrobił jakieś materiały o Afganistanie i widzę, że tam z powrotem fajnie to się wszystko kręci, więc to będę oglądał. Ale naprawdę szacun, bo to zajmuje dużo czasu, szczególnie na początku, jak nie macie kogoś, kto wam to zrobi. Wiadomo, potem chcecie się skupić na, na podróżach i nie na edycji, więc, więc tak, to jest taki disclaimer, bo. Czasami ktoś nam pisze, czemu nie robię, czemu się tego nie przykładam. No bo to tak właśnie wygląda. I tutaj teraz Wam powiem: dwie rzeczy się będę omawiał. O tym, jak bardzo zapominamy o tym, skoro mnie oglądasz, jak bardzo mamy no, no spoko życie. Ja też nieraz mogę mówić, mogę narzekać, brzmi jak narzekam, ale nie mam złego życia, tak. Tu co zaznaczać, w Europie, w Unii Europejskiej nie ma biedy, moi drodzy. Nie ma kuźwa biedy. Teraz ktoś, ktoś powie, o kur, jak nie ma biedy, jak tam. Nie ma biedy, moi drodzy. Wiadomo, w Niemczech się może trafić, Niemiec, który nie jest gburem. Wiadomo, może się zdarzyć sąsiad, który jest nieporadny i nie radzi sobie życiem, ale nie ma biedy. No, nie ma biedy, jest. Klasa, klasa biedna, nie wiem, nie ma takiej klasy chyba nawet, ale no wiecie, standard biedny jest wyeliminowany, tak? Oczywiście ktoś teraz powie, że tam jest wioska, tam bieda jest. Nie ma biedy. W Polsce szczególnie przez ostatnie 8 lat zostało wyeliminowane głodne dzieci. To są, wiecie, przypadki, jak jest coś nieporadny, już tak kompletnie. No, to nie jest nawet zarzut, ale są osoby nieporadne życiowo, tak, ze względu na uwarunkowania jakieś tam umysłowe I, i, i te osoby też mają rodziny, no i sobie po prostu nie radzą. Większość osób pewnie zna kogoś takiego z rodziny czy kogoś. I taka jest prawda. I to jest moje zdanie. I tego nie doceniamy bardzo. Tego nie doceniamy. Teraz sobie mówię, mówię sobie teraz po powrocie z Chicago: moje chwila. Muszę jakieś materiały oglądać na tym Chicago, jak naprawdę wygląda, nie? Bo mówiłem wam, że w tym live, że naprawdę byłem zaskoczony, jak piękne jest Chicago. Jak brak bezdomności, jak to ładnie wygląda. Oczywiście, oglądając te materiały, jeden materiał wam pokażę, który jest fajny. Oczywiście, materiały, które dzisiaj użyję, bo będzie też promocja jednego z najlepszych youtuberów, najlepszego youtubera podróżniczego na, na świecie i którego bardzo polecam nie pierwszy raz, czyli Bold and Bankrupt. Ale przejdźmy do rzeczy. Pierwsze: będą zanikowane te materiały. Niech sobie to leci w tle. Dobra, pierwszy materiał, którym sobie dzisiaj omówimy. Znaczy on sobie w tle, tylko ja będę robił disclaimer do tego co wczoraj mówiłem. To jest yy, yy, to jest materiał X Chicago Cop Speaks Out Us. Do nas tak, czyli gościu jeździsz z byłym policjantem. No nie, znaczy nie będę tego, nie będę tego tak recenzował, ale taka zasada, że ta policja, który w zeszłym roku przyszedł na merturę po 32 latach opisuje prawdę Chicago i w tym filmie zawartych parę rzeczy, które ja zwracam uwagę, bo jadą przez te ulice i pokazują, patrz jak te ulice są zadbane, patrz jak nie ma śmieci, patrz jak jest dużo policji. I on tu właśnie mówił o co w tym chodzi, a propos policji, bo też to widziałem, że jest policja zrobili zasady w Chicago, że na przykład, że nie mogą łapać kogoś, kto ucieka, nie, może, nie można łapać kogoś za uciekanie. Czyli jak ktoś zbije, jakaś grupa zbije szybę i okradnie sklepy, co się dzieje w Chicago? Dlatego zamykają targety, dlatego zapnęli y, pięć Walmarków, y, Walmart, y, bo są kradzieże i to jest niewydolne. Ja tam prowadzi w zasadzie demokraci, tu zaznaczam demokraci, więc tu będzie też polityki. To, co się wszyscy spodziewali, czyli Welcome Immigration, tak? Yy, za co był Trump yy, negowany? A propos, te rzeczy, to znaczy Trump ma cztery yy, w czterech na pięciu state, tak, takich, ważnych state, wygrywa Trump. Trump wygra w przyszłym roku. To, za co był krytykowany Trump, czyli Bull the Wall, moi drodzy, i tu jest to, demokraci przejęli władzę. No i zaczęli zapraszać wszystkich. O tym ten policjant mówi. Zaczęli zapraszać wszystkich. Y, głównie z Meksyku, z Panamy, z y, Wenezueli teraz głównie. To, taki widziałem właśnie bezdomnych na ulicach z dziećmi w Chicago. I co się dzieje, moi drodzy? Oni zapraszają z nadzieją, że coś im dadzą. Nie, nic nie otrzymują. Chicago ma ten problem, że Chicago jest uznane jako takie sanctuary, tak? Takie sanktuarium dla migrantów. Że oni nie są, jak jesteś migrantem, to cię nie. Nie abordują, nawet tu ten policjant zaznaczył, że zmieni prawo, nawet jak jesteś przestępcą, to się zmieniło, czyli jak zrobisz coś, to nie jesteś wykopany z Chicago. To jest ciekawe, to jest nowa zmiana, którą wprowadził właśnie demokraci Biden, Bidena. Więc ci ludzie w większości walą do Chicago, wylądują na ulicach, tak. I tutaj zaznaczali, jak to ma coś wspólnego z Wzrostem przestępczości, patologii. No wiadomo, to się rano, kradzieże, prostytucja i te sprawy. Yy, jak widzicie, są różni migranci, tak? Tutaj. I co ciekawe, oni mają prawo spędzać i spędzają czas, bo wszystkie przytułki są wypełnione. Mają prawo spędzać czas na, na, na postulunkach policji. Za dnia ich wykopują za szyby, to jest postulunek policji, co tu widzicie. A w nocy są w środku. Rozumiecie, w środku, w, yy, w tych, w. Yy, no. Komisaria Atak Policji, parki pokazywali, no wcześniej że będę cofał, parki pełne, pełne właśnie tych tentów, namiotów, więc to są rzeczy, których ja na przykład nie widziałem, tak, oczywiście nie chodziłem tam po jakichś parkach, nawet tutaj, patrzcie, to tak nie wygląda na przykład w Dublinie, bezdomne, bezdomne rejony, czy są zawane śmieciami, nawet tutaj jest czysto i oni o tym wspomnieli w tym materiale, jadą przez te ulice i patrzcie jak jest czysto, to jest coś, co... Co miasto właśnie stara się trochę zakryć tym, tą czystością i policji dużo, tak? O co chodzi w związku z tą policją? Bo to też zwróćcie uwagę. Chociaż mnie straszyli ludzie, czemu taka przestępczość jest w Chicago. Bo jednak, Chicago jest uznawane za e, Mob City, tak? Że mafijne miasto i, i kradzieże. I właściwie to się potwierdza to, co ten policjant tu mówi. Bo to usłyszałem w hotelu na przykład, żeby nie wychodzić e, nawet w downtown czy dobrych rejonach po godzinie 12 wieczorem, bo nie, może was coś nie zabije, ale was okradną. I to małolaty. mało więc to to sama nam w hotelu mówili, i to ten policjant powiedział, więc to się potwierdza. I co chcę zaznaczyć tutaj, że właśnie jak nie tu jadą i pokazują, ile policji, że są jakieś takie zgrupowania policji, tak jakieś omówienia mają, to specjalnie robią, żeby pokazać, że policja jest na drogach, tak? Ona nawet nie może zareagować na coś, tak? Czyli tu przykład na ten, że nie reagują, nie gonią kogoś, tak? Nie ma, nie ma polityki gonienia za kimś, nie mogą, to się zmieniło. Nie mogą ścigać kogoś za pościg, zabieganie. No i może być karany, zabiegane. Oni nie mogą przypuszczać, że coś się stało. Więc to też działa na tej zasadzie. Postawili tej dużo policji, że mogą, wiecie, na takiej zasadzie grupy kręgu. To się nazywa, to trochę z mojej procesji, profesji, bo ja jestem absolwentem tego Wyższego Szkoły Finansów i Prawa, ale na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrzne to mieliśmy, miałem na Kryminologii, czyli kręgi bezpieczeństwa, tak. Czyli tam się obkrążają te osoby, wiecie, no i teoretycznie wtedy mogą, nie łapiąc ich, znaleźć. I to ma pokazać, że ta policja jest. I to rzeczywiście, te auta są zaparkowane. Widziałem takie zgrupowania policji, dlatego takie miałem wrażenie. To ja wam mówiłem na żywo, że te policji jest, kuźwa. Więc nawet jak oni nie mają jakichś uprawnień do gonienia kogoś tam, tak, to na jest. Ale... To też jest to pokazane, są rejony downtown czy inne centra, bo do czego doprowadzi demokraci, i szczególnie ten, kto wygrał mayor tam tego, tego Chicago, niezbyt, niezbyt jest chętny policji i spowodował, że 11 000, on mówi 11 000, czyli 1100 policjantów co roku opuszcza służbę ze względu na emerytura, czy nie chcą pracować, a zatrudnia się między 400 a 600, więc ciągle mało. Ciągle mało. Policja została defunded, tak, to, czyli fundusze za, 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 odebrane za, e, w dużej mierze zostały policji w Stanach. O tym było e, dużo, kiedy po prostu demokraci wygrali, tak? Przez to ta przestępczość wzrosła, tak? Że nie można tam karać po iluś tam. No, kradzież nie liczy się tam, do, nie chcę teraz wam powiedzieć ile, ale powiedzmy tam do 1000 euro czy 500 euro, więc zaczęli sobie kraść ludzie, tak? Mm, do tego prowadzi anarchia, do tego prowadzi myślenie. Demok Właśnie to nazwa demokracja, moi To są demokraci, republikanie, to jest bardzo złudne. No demokracji w Stanach, bo w Stanach mamy republikanów i demokratów, czyli z strony lewo i prawo. Demokraci są lewi, lewitujący, to są Hadeccy, tak w Europie mamy demokratycznych Hadeków, e, czyli. W, a, no, możecie sobie na polskie warunki odprowadzić, mamy republikanów, czyli jak w, w Polsce poniekąd, no, można było. No, re, takie sprawy jak e, Brak aborcji to republikanie, demokracja, aborcja, no to możemy sobie to odłożyć na nasze polskie warunki. PiS to republikanie, Trump, a, a demokraci to, to bardziej lewa strona tutaj zaznaczyć, bo demokraci to też są chrześcijanie, nie? Bo Biden jest chrześcijanem i przysięga na, 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 na Boga, w ogóle tam w, przysię w Stanach jest to, że jest przysięga zawsze na, 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 na przysięga się na, na Boga, tak? Na, na, na wiarę, tak? Więc to też jest takie, wiecie, nie jest to takie zero-jedynkowe. No ale wiadomo, demokraci mają ba bardziej lewitujące yy, podejście tak? i to się bardzo dobrze odnosi do, do standardów europejskich, HDK-ów, Niemiec, gdzie zapraszają migrantów nie wiadomo skąd yy, i nie mają dla nich w ogóle yy, jakichś teraz perspektyw, tak? No tylko, że Niemcy jeszcze jakiś czas temu zapewniały im dobre pieniądze i, i, i te sprawy. Do tej pory zapewniają. W Stanach nie ma czegoś takiego. Tak, Demokraci sobie nas prowadzali, e, imigrantów i w ogóle się nimi nie interesują. Zostawiają ich bez niczego. No i teraz z tej perspektywy ci imigranci, to będzie w drugim materiale, e, pokażę wam, co, co Bolton Bankrupt e, ostatnio stworzył. E, ryzykują swoim życiem przechodząc przez najbardziej yy, śmiertelną dżunglę, o tym będziemy na kolejnym części tego materiału, yy, ryzykują życiem wszystkim, żeby wylądować w Stanach i nie mieć niczego, tak? I on, ten policjant mówi, że to jest takie złudne nadzieje, że on to mówi od wewnątrz, od strony administracyjnej. W ogóle to parę lat zajmie, żeby jakiegoś emigranta ta cała administracja przewałkowała i wielkiej szansa, jest duża szansa, że w ogóle nie zostanie uznany jako, wiecie, nie dostanie tego prawa do pracy i tych spraw. Więc patrzcie, naprawdę tu są kwestie też jakiejś takiej wiary, przekonań życiowych, bo naprawdę można się wzruszyć oglądając ten materiał, o który kolejny mówiłem. Nawet Bałsem Bankrup pęknął emocjonalnie w pewnym momencie, co mu się to nie zdarzyło. No ale wiecie, no tam przedzierałem się przez tą dżunglę, no, widział trupy, widział no, no, rodziny. No, naprawdę te taką żoną oglądaliśmy i chwyta to za serce widać te dzieci małe, yy, yy, które lądują w stanach na tych na tych na tych, na tych ulicach. No wiadomo, no, gdzieś to jednak lepiej być chyba, no, lepiej być na tej ulicy w stanach niż w dżungli, ale, ale dużo naprawdę ciągle myśli osób, że no. no no Będzie miało coś, jakiś start, i tu chcę zaznaczyć: on tu robi fajny materiał też z wywiad z właścicielem 7 Eleven. To 7 Eleven, które było zaatakowane przez setkę e, nastolatków, ostatnio były takie materiały i rozwalone kompletnie. I to nie migrantów, tylko no, nastolatków. W ogóle jest problem na świecie z nastolatkami. Nie wiem, e, tam jeden gościu, który na ulicy mówił, powiedział, że to przez YouTube, przez TikTok, zgadzam się z tym, fajnie ten, 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 ten youtuber, co tu mówi: no, ja jestem youtuberem. Ja bronię trochę internet telewizji, bo to z YouTube'em jest tak, że jak z telewizją, Nie należy gonić. Trzeba, nie należy ganić, trzeba po prostu, no, jak si to. Ktoś sobie wybiera, co, ale naprawdę. No wiem, nie, nie można tłumaczyć ojcu, jak dzieci robić, ale naprawdę nie rozumiem, jak można nie kontrolować dzieciaki, co, co oglądają, bo to jest straszne. Więc to jest coś strasznego. I. I też to winię za to, tak? Ale ten właściciel powiedział tak, no kurde. Mam imigrantów, wiecie, w Stanach tak, ja mam rodzinę najbliższą, która spędziła naście lat, 10 lat w Stanach, moja, moje, ktoś z najbliższej rodziny ma paszport amerykański, w latach 90. można było spokojnie dostać na nielegalu security number, który was uprawnia do wszystkiego w Stanach, właśnie to jest najbliższa rodzina, która spędziła tam tyle czasu i... I ma wszystko, podatki, dom, praca, prawo jazdy na wszystkie state'y. Teraz jest to mało możliwe, właściwie niemożliwe, nawet to moja rodzina mój mówi, że ciągle jest zapotrzebowanie legalnych pracowników, ale to naprawdę musi być nielegalne, czyli pieniądze pod stołem. I o tym mówi tu, nie wiem, czy to będzie teraz pokazane, mówi to właściciel tego 7-Eleven, że kurre, mam tyle, ty, ci migranci chcą pracować, tak, oni chcą pracować, a dużo bezdomnych... Yy, Tubylców nie chce, i tu jest taka różnica, i tu się też zgodzę, to jest trochę, to jest trochę straszne wiecie, właśnie, że, że na przykład, w, że wpuszcza się przestępców nieraz. Tak ten policjant mówi: no Nikt nie chce przestępców. Czemu to nie jest? Czemu przestępcy nie są wywalani? No Jak przyjechałeś, zrobisz przestępstwo, obojętnie jak jesteś wy, wywalony z kraju, bo nikt nie chce przestępców, nawet imigrantów, migrantów. I ono tytuł mówi: To jest bezsensowne prawo, które zmienili w Stanach, No ale demokraci nie robią nic. Lewaki, demokraci, lewitujący, hadecy. Po prostu nie robią nic. O to jest właśnie to, co to mówiłem. Takie zgrupowania, to widziałem. To zgrupowanie policji. Widziałem Chicago i się zastanawiałem, co to jest. I tym policjant wyjaśnił, oni mają teraz takie coś robią, że jakieś takie omówienie, powiedzmy sobie. Wiecie, każdy, kto pracuje w korporacji albo w sklepach, to czasami macie takie omówienie sytuacji, to robią na zewnątrz, żeby pokazać że jest policja. Czy to działa? Tak, działa. Bo jednak robi to wrażenie, ja się czułem bezpiecznie widząc gdzieś te wozy policyjne, te policjanta. Rzeczywiście, ja jechałem do Chicago, tak mi wszyscy nastawiali. No, byłem w tym Nowym Jorku, moja żona była w Las Vegas, Los Angeles, gdzie jest naprawdę niebezpiecznie. W Kolumbii była sama, więc trochę wiele o niebezpieczeństwie. I ktoś mi zapytał, jak tam robię materiały na Gaming Roomie. Mamy z tych różnych krajów te takie pamiątki, nie? I, I ktoś się spytał, w ilu tych kurde krajach byłeś, tak? To nie do końca ja, bo, bo to moja żona. Tak, moja żona była w różnych. Teraz, teraz się wybieramy do Japonii i do Australii, tak? I to też ze względu na moją żonę. Ja naprawdę, ja jestem Janusz Podróży, tak? Ja robię to ze względu na żonę, bo ona chce. I wiecie co, i bardzo fajnie, bo potem ze mną się bardzo źle podróżuje. Ja jestem narzekaczem, jestem burakiem. No, po prostu. Z imię jakoś fajnie, lubię gdzieś być, lubię mieć te wspomnienia, ale nie dałbym się pociąć za podróżowanie, tak? Ale wierzę to, że podróżowanie to są dobrze wydane pieniądze, bo spaci się za wspomnienia, tak? A moja żona ma ciężko bez podróży, bo ona naprawdę lubi podróżować. Ona jest backpackerką. I no jest przespała już wiele nocy na lotniskach, tak? Właśnie gdzieś tam w Kolumbia było naj... Naj... najcięższe się też. Ona pojechała do Kolumbii, poleciała. Ja mówię, kurde, ja kobieto nie będę tym mężczyzną, w tym, w tym tym, tym wężem, bo ona była wtedy już żonata ze mną. E, Mężata, sorry. E, który pokazuje w telewizji, że mają żonę, porwali, lecisz na swoją odpowiedzialność, tak? Ja nie chciałem się tam lecić. No i była. Do, do, znaczy do Kolumbii, bo z Kolumbii leciała na Karaiby. Dominikana Karaiby, więc to tam była podróż, że ileś tam samolotów, że naprawdę czasami długo nie dzwoniła, bo musiała ten internet ogarnąć i, i teraz mnie nakręciła, że do Japonii polecimy. Hmm, powiem kiedy, jeszcze nie wiem, ale nie w tym roku już. E, może początkiem przyszłego roku. I, i to jest właśnie te, te pamiątki, co są w No Też że tam ja mówię, że Amerykę Południową, w Ameryce Północnej byłem. Ja chcę tylko każdy kontynent zwiedzić. No w Europie, w tych większych miastach byłem, więc też tam jest trochę moje, ale to głównie od mojej żony, więc to, to tam jest, to tam tego trochę mam, tych pamiątek tak mówię jak mam tam Las Vegas, no ja w Las Vegas nie byłem, ale moja żona była, więc tam, tam mam stąd Ale ogólnie polecam, tak? Ja polecam każdemu podróżowanie I, i uczcie się, większość osób w Polsce ma lepszy angielski niż tutaj żyjący, ale naprawdę angielski naprawdę pozwoli wam podróżować i pozwoli wam oszczędzić kupę kasy naprawdę wam pozwoli, bo robienie sobie to są to są dziesiąt, to są tysiące, tysiące euro i nawet dziesiątki tysięcy złotych oszczędzonych, jak sobie sami organizujecie. Ja nie będę reklamował, przez jakie strony się hotele szuka, przez co się zamawia, bo nie płacą mi za to. Ja, ale sami sobie możecie domy yy, pomyśleć. Yy, ja tak z ciekawości patrzyłem, jakieś wyprawy, wycieczki tutaj, nie? Do Chicago, no to od tysiąca no wiadomo, no tam było dłużej, dwa tygodnie, czyli od 1600 euro w zwierzę, widziałem ostatnio tutaj w, w Molu, no to kuźwa. A, jeszcze z meczem, właśnie z meczem NBA, no No ja byłem na meczu NBA mówiłem wam, 40 euro za bilet zapłacił. dolarów, 80 dolarów, no tam z podat No 80 dolarów, nie? No to więc chyba, że... No i na pewno to siedzenie tam nie będą te siedzenia takie za 500 dolców, tylko też te najtańsze. Więc ktoś to se samemu organizuje to naprawdę potrafi to oszczędzić kupę kasy. Właściwie Kupę. No, więc tutaj zaznaczam, właśnie z perspektywy mojej żony: jest zachwycona Chicago, Nowy Jork fajnie do odwiedzenia, ale na przykład Los Angeles to załamana. No tam to już nie ukrywa, że tam była naprawdę i to jeszcze w dobrych czasach. Do, w tych, tych lepszych, tak? Znaczy dobrych, no tych lepszych, powiedzmy sobie. Naprawdę, brud, syf, narkomania, przestępczość, bo to widziała. I nie chcę już tam nigdy wracać. Mm, ale Chicago robi takie wrażenie, oni tu jadą autą cały czas ten powtarzam: Patrzcie, jak jest czysto, patrzcie jak, patrzcie, jak jest maintenance, jak to jest wszystko zadbane. Takie miałem odczucie w Chicago, ale to jest odczucie, tak mówię, oni to, to jest przykrycie wszystkiego, tak? To jest właśnie pokoloryzowanie wszystkiego, a zakrycie problemów, jakie są naprawdę, tak? Bo tych migrantów jest coraz więcej i Chicago jest dobrym przykładem, bo jest, tak mówię, stworzyli sanktuarium, że tutaj migranci prawnie są dobrze traktowani, w sensie dobrze, no nie są wywalani z kraju i mogą dużo zrobić rzecz, o to jest przykład z tym policją migranci mogą być przetrzymani, mogą spać na komisariatach w nocy, za dnia ich wyrzucają tak tam było, przetrzybami są, a w nocy idą, a bezdomny bezdomny Amerykanin nie może, więc widzicie jakie jest podejście, no tak jest właśnie podejście do tego no i jest to, jest to poniekąd, no jest to szkodliwa polityka i tutaj na przykład y, te osoby przez wiele lat będą bezdomnymi, y, nie są zaopiekowani i teraz pytanie, czy demokraci są odpowiedzialni za, 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 p, za śmierć właśnie tych, którzy nie przeżyli tych wyprach przez dżunglę, o których zaraz sobie omówimy? No według mnie trochę tak, tak, bo to jest, ja nie mówię, ja nieraz, ja nieraz nie, ja zawsze mam taką zasadę. 18 na migracji, lat na migracji. Nie zachęcam kogoś do migracji. Tu też trochę leci w moim kierunku trochę minusów bo ja nigdy nie mówię komuś przyleć. Jedynie z rodziną od, mówię nie, nie przylaty, bo nie ogarniesz. Dlaczego? Bo jak ja bym słodził, tak? Czyli mówił makro, jak jest. Nie jest łatwo w Finlandii. Tak samo jak nie jest łatwo w Polsce w sensie no, coś o, żyć. Na wyższym pozi poziomie, powiedzmy sobie, możecie żyć tak samo w Polsce, jak i w Niemczech, jak i w Irlandii, no w Niemczech jest yy, zdecydowanie lepiej yy, niż w Irlandii, nie? I... Ale w Polsce na pewno jest bezpieczniej, tak? I więc ja tu nie będę słodzi, bo tak jak mówić mikro, czyli o sobie, o mojej rodzinie, no to ja tu jestem długo, mam mały kredyt, żyję na swoim, to czy na małym kredycie, myślimy wziąć drugi kredyt, kupić dom. Nie mam problemów finansowych. Przecież to głównie, że jestem tutaj już długo i zainwestowałem pieniądze, ja jestem robotnikiem, nie mam pracy w korporacji jakiejś takiej. Nie wiem, nie pracuję w Amazonie, nie jestem kurwa superwizorem od sprawy dystrybucji, kurwa, konty zagranicznych, rozumiecie, o osoby, mam takich znajomych, którzy mają takie prace też. Jestem robotnikiem, jestem szybkim liderem, tym liderem, czy jak to się po mówi, kierownikiem, ale to też nigdy nie ma znaczenia, bo to są niemałe, małe. To, to, jak zostałem a was parę lat temu, to nie zrobiło takiej wielkiej, nie zrobiło takiego takie szoku finansowego na moim co miałem, co zarabiałem wcześniej, no bo mniej więcej mam tam, ja nie zarabiam mało, nie zarabiam dużo, nie jem, nie jem kawioru, nie jeżdżę nowym autem, bo to też nie jest wyznaczny, bo można jeździć w Ilandii, nowym autem, a być no nie biednym, no ale wiecie, jak mówię biednym, to mówię, mówię w cenzurze, mówię w nawiasach. No jestem średniakiem, jestem po prostu średniakiem, klasą robotniczą, mam brudne ręce, brudne pazury, to też przypominam, kiedy ja tak mówię, to to nie mam, no ale wiecie o co chodzi, no muszę to sami tłumaczyć, bo kiedyś jak mówiłem, kiedyś ja zawsze mówiłem, o, wracam z mojego kamieniołomu, wracam z kamieniołomu, wracam z tego. O tu jest ten materiał, dzieci nastolatkowie rozwalili ten sklep, gdzie teraz są właśnie o czym mówiłem, patrzcie. I to po prostu rozwalili nie dlatego, że chcieli okraść, po prostu jest wandalizm. I to też widać w Europie, to widać w Dublinie. Wandalizm jest okropny. Bunch of kids without no parents, with no parents, no właśnie to powiedział, bez wychowania rodzicielskiego, czy wychowanie lewackie, wychowanie lewitujące, wychowanie demokratyczne w Stanach. W ogóle w Stanach jest takie coś, ostatnio na materiał, na jakimś, ostatni, kiedyś tam go na materiał, że robi się popularne, żeby kobiety nie chcą mieć. Nie chcą mieć ojców, nie chcą mieć mężów, że zapłaniają, to nie brzmi, ale zapładniają się płacą osą i wychowują dzieci same. I potem to dziecko. No dziecko potrzebuje ojca i matki. Zdarzają się przypadki, gdzie dziecko zostało wychowane przez matkę, albo tylko przez ojca. I naprawdę to wyszło, ale my tu mówimy o makro, bo, nie, bo to są przypadki, no i się znalazł dobry nazista podczas drugiej wojny. Rozumiecie o co, o co chodzi. E więc e nie można zrobić wyjątków, e nie można wyjątków e robić jako ogólnik, że tak jest. Prawidłowo, fajnie jak ma dziecko, nie zawsze tak można, oczywiście, bo są przypadki życiowe, ale, ale z wyboru nie mieć ojca, bo tak sobie kobieta jest feministką, to właśnie była pro feminizmu i nie chce nienawidzy mężczyzn i chce wychować dziecko samo, no to jest głupota. I często się tak kończy. To jest moje zdanie. I tutaj jest właściwie tego właściciel sklepu. I on tutaj właśnie mówił, że potem będzie mówił, że tego 7-Eleven. Będzie o tym mówił, że właśnie że imigranci nieraz chcą pieniądze, są bardziej, bardziej chcą pracować niż ci bezdomni, bo są bezdomni amerykańscy, to głównie wiadomo, są powiązane z narkotykami, z sytuacją życiową, czyli z narkotykami. A imigranci przychodzą po lepsze życie. Oni, powiedzmy sobie, w większości chcą pracować. Ci tam, ci z Meksyku, bo ja teraz mówię o Ameryce, tak, nie mówię o, o migrantach socjalnych, z którymi mamy do czynienia przez Niemcy w Europie. Tylko mamy, to są całkiem, in, całkiem inna migracja wenezuelska, meksykańska, czyli południowoamerykańska, środkowoamerykańska do Ameryki. To jest inna migracja. Oni naprawdę idą za lepszym życiem, oni nie czekają na socjal, tak? Oni nie, nie czekają na socjal i ich pomyłką jest tylko to, że myślą, że demokraci zapewnią im od razu pracę, znaczy nie pracę, tylko pozwolenie na pracę i legalny pobyt. I, ale tam nie ma oczekiwań, że że będą mieli socja, czy coś, no bo, no bo nie. Yy, no, więc yy, dobra. Więc to jest to, co wam mówiłem wczoraj w, w, na live'ie, że trochę to było zastanawiające, no i teraz potwierdza się to, że to jest takie przykrywka, że, no, że Chicago, yy, Ameryka pod rządami demokratów zawsze miała problem, ale... Szczególnie pod rządami demokratów Bidena ma no, 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 kryzys migracyjny, otwarte granice, bardziej otwarte granice. No, no jest to problem. To, za co, co Trump dostawa po głowie, to jest, to jest to, czym może sobie teraz wygrać. Ameryka pod rządami Bidena ma tragedię. W ogóle winie demokratów za to, co się dzieje na świecie. Tak samo niemiecki i, świat, i, 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 i amerykański. Bo zobaczcie, jak, jak Trump rządził to wszyscy się bali, że wywołać trzecią wojnę światową i te sprawy, nie. A on miał, dobrze mówił, że wiecie, do, dogadał, pierwszy prezydent, który się tam dogadał z Kim jong Unem, czy jak się tam on zwie, z Korei północnej, z Putinem gadał, nie na za zasadzie przyjacielskiej, tylko na zasadzie pokazywał swoją, pokazywał, Trump miał takie, Trump miał taki, był bardzo aktorski, widzicie, jak tam tej ręki nie podał, czy jak gdzieś tam stało się być przed Merkel czy przed Putinem na pokazach no ośmieszał trochę to wiecie na przykład Putin ma to do siebie że on się zawsze spóźnia na, na spotkania z Niemcami robi to specjalnie żeby upokorzyć no to to samo robi na przykład Trump w stosunku do nich więc pokazywał gdzie stoi on a gdzie stoi tamten tak i to było to było, no jednak, wiecie, taki Putin, czy ktoś się zastanowił dwa razy, czy atakować jakiś kraj, no bo, wiecie, no wtedy Trump chciałby pokazać swoje moce, nie wiem co by zrobił, ale no to teraz, wiecie, wróżenie z fusów, ale to była jego strategia, że chciał pokazać, że jest twardy. Gdzie Ameryka po ucieczce, tragicznej ucieczce z Af 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 Afganistanu, no tragicznie to wyglądało. Zała się, że wtedy się wszystko zaczęło sypać na świecie, że, że Putin też poczuł, że jest, no, no Ameryka jest słaba, jeśli chodzi o taką mentalną sprawę woje, woje, mentalne sprawy zbrojeniowe. No i dało to taki przytyk, żeby kur, jeszcze Niemcy się wiecie, dogadywali z tym z Nord Streamem, dało taki przytyk, a mamy Niemcy yy, mam Niemcy zakręcony dookoła palca, Ameryka jest słaba, a może sobie rozpętam jakąś wojnę. Więc nie oceniam, czy Trump będzie z powrotem czymś dobrym dla Polski. w tej... Pamiętajcie, że oni myślą, każdy kraj, Niemiec, dlatego mówię, że szanuję na przykład Niemców jako rząd z perspektywy perspektywą własnego kraju. Oni dbają o swój interes. Ameryka musi dbać o swój interes, a u nas sprzedawczyki i Bedeta z takim, mówię, wiecie, takim populistycznym, prawicowym życzę yy, prawicowymi zdaniami, czyli ta cała te, te sprzedawczyki nie myślą, wiecie, z perspektywy przyszłościowej. Tylko, no niektórzy naprawdę woleliby być Niemcami niż Polakami. No więc yy, Trumpowi się dostawało za ten mur. No ale to jest przykład. No był ten mur, bo ciężko się dostać. Prawo było na takiej zasadzie: zrobiłeś coś złego. Może nie tyle do zwykłych imigrantów, ale zrobiłeś coś złego, zostałeś wykopywany. Tak jest w Kanadzie. E, wykopywany bez jakichś warunków. No i trochę to zostało, Trochę to wiecie, no pinowało trochę tych, um, tych, tych, tych tej migracji, tak, które, no, wiedzą teraz migranci, ci amerykańscy migranci, południowoamerykańscy środkowi, że nie jest tak, nie będą tak zaopiekowani, znaczy, że będą, będą przynajmniej zaakceptowani, niewywaleni, więc idą do tej Ameryki i to jest też takie mówienie, no, to nie jest takie zero-jedynkowe, szczególnie jak się ogląda kolejny materiał, kiedy się widzi te dzieci, no, jest to straszne, więc dlatego mówię, że ten materiał jest takie przesłanie, nie, kurwa, narzekaj, bo mogło być gorzej, tak, mm, dla ciebie, mogłeś żyć w gorszych warunkach. Dobra, przejdźmy teraz do kolejnego materiału, który się wiąże z tym, bo dlaczego się wiąże z tym, bo e, powiem wam coś o Bolton Bankrupt. Się znaczy teraz tak. Oni tutaj pytali się e, tych migrantów, jak przeszli i wszyscy mówili, że przeszli tym najcięższym szlakiem migracyjnym na świecie, czyli tym da, Darian Gap, Darian Gap Jungle, deadliest e, across the worlds. Deadliest Jungle, Daring Gap. Ehm, tak, Wam powiem o Bolton Bankrupt, to jest nie pierwszy raz, kiedy ja go reklamuję. To jego nie trzeba reklamować. To jest dosłownie to, dlaczego jest internet. To jest coś, co może być dobrego na internecie. z perspektywy kontentu. Nie to, że gościu czyni dobrze, chociaż że dużo dobrych rzeczy zabił. Bolten Bankrupt to jest youtuber, który powstał w 2018 roku. Ja go zacząłem oglądać już chyba w pierwszych dwóch miesiącach, kiedy e, zaczął być e, no, popularny. On miał na początku 200 tysięcy, a bardzo szybko dostawał e, widownie. I ja, zanim oglądacie te materiały, oczywiście musicie mówić po angielsku, oczywiście, oczywiście połowa jego kontentu jest byłych Sowietów, bo on po prostu... Pokazywał sowieckie. Jeździł po Sowietach. Republikach Sowieckich byłych. I pokazywał. Jechał w miejsca, w których nikt nigdy nie odwiedzą. Na Przynajmniej najbezpieczniejsze miasto w byłej. w byłym ZSRR, tak? E, I naprawdę ma content. On nie udaje. On nie jest sztuczny, tak ja. On jest zabawny czasami, nie chcąc być zabawny, tak ja. E, nie boi się postawić komuś. E, jest naturalny. I nie ma parcia na szkło. Jego materiały, szczególnie teraz zostanie 2 lata, czyli jego największym, w jego największym momencie sławy, to tak materiał jeden na dwa miesiące i to jest taki content, który się czeka jak na film. Tak, o jest Bolton Bankrupt. To nie tak, że się włączy, tylko zawsze na żonę czekam i tak większość ogląda. Jego ma dużą oglądalność. To jest pamiętam, że on powstał w 2018 roku. To takie największe YouTuby jak PewDiePie mówią: ty, tu jest jakiś Bolton Bankrupt. On robi zajebiste. Materiały. Tu też jest tak, widzicie, na jego, na jego, takim, na jego profilach dużo takich nawiązań do Sowietów, że można by się wydało, że to jest miłośnik Sowietów. Nie, nie jest. On pokazuje kulturę sowiecką. Zresztą on został wywalony z Rosji i został wywalony z Ukrainy. Dlatego, że podróżował po, Ukra po Rosji, ktoś go nie znał, właśnie mógł pomyśleć, że jest wspiera Rosję. A właśnie na obrót. On wielokrotnie w materiałach szydził z Rosji, jako władz, z ludzi nawet, po, znaczy jest takie wiecie, podejście nie jest było tak, że jak chodzi po Rosji i ktoś mówił, nie filmuj, to jakaś tam, nie wiem, na parkingu jakaś policajtka parkingowa mówi, a jakiego, a jakiego powodu mam nie filmować, a dlaczego, gdzie ty żyjesz, nie żyjesz, nie żyjesz w, nie żyjesz w kraju sowieckim, wiecie, i nie żyjesz już w Sowietach, mogę robić co chcę. i on tak, takie miał podejście, dlaczego znaczy, mogę robić co chcę. mogę filmować, tak, no nie dawał się, wiecie, okrążyć komuś, i to, że on mówi po rosyjsku, tak? On się nauczył rosyjskiego, teraz nie nauczył hiszpańskiego, żeby właśnie po Hiszpanii jeździć. Ten content był taki bardziej realistyczny w ten sposób, że miał takie podejście i po prostu ludzie nieraz w Rosji się dziwili, że on w ogóle mówi po rosyjsku. I że potrafił się postawić, bo nieraz tak było, jak ktoś filmował, i właśnie gdzieś tam w garażu ktoś mi powiedział, że nie może tam pokazać, no to gdzie? Pokaż mi zasadę, gdzie nie mogę filmować. Gdzie, gdzie są te. No to wołaj policję, to wołaj KGB, bo on się zawsze śmiało, no i wiecie, ludzie byli zdziwieni, no bo jak, no wiecie, tam jest trochę inne podejście, tak youtuberzy i rosyjscy mówią, jaka jest różnica między Rosją a, no, Eastern Countries, między, między wschodnimi państwami, a gdzieś tam w Europie, że ludzie, wiecie, jak widzą kamerę, to poniekąd to też jest trochę, w Chicago widziałem tych, 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 influencerów mnóstwo na ulicach, znaczy no mnóstwo, przesadzam, ale trochę widziałem, bardzo polecam jego content, ale polecam, żeby poznanie, kto to jest, polecam oglądnięcie od początku, czyli 5 lat temu, on powstał w 2017 roku jego takie pierwsze kontenty może nie są aż tak dobrze zrealizowane jak kolejne tu nie ma edycji, u niego nie ma jakichś głupich, czego nie lubię głupich, głupich kadrów, głupich edycji, nie są jego filmy nudne czyli on ma często vlogi nakierowane na siebie, ale głównie dyskusja z ludźmi wchodzenie w relacje z ludźmi takie, której ktoś by się inny bał Wchodzenie w miejsca, do których nie powinien wchodzić. Eee, on był aresztowany w Rosji za wejście do tego nasa rosyjskiego. I jego przygody są jednymi z najlepszymi przygód, jakie zobaczycie na YouTube. Oczywiście nie każdy filmik jest dobry. Na, na, znaczy każdy filmik jest na poziomie przynajmniej fajnym, ale niektóre są mega dobre. Polecam oglądnięcie. No jest tego. Co mnie to dzwoni? Nie mogę teraz odebrać. Sorry, z pracy mi dzwonią. Ale nie mogę odebrać. I... i a może coś ważnego, moi drodzy. Kurde, gdzie się pauzuje. Jak wyłączę sobie filmik, moi drodzy, gdzie się pauzuje, gdzie się pauzuje. Pał. Dobra, jestem z powrotem. Z pracy mi yy, dzwonili, żebym zamienił, żebym przyszedł na razie no, mi pasowało, ale moja i to ma badania krwi i... I muszę, niestety, nie mogę zmienić. Co chciałem powiedzieć, to co, zgubiłem wątek. No nieważne, polecam go bardzo, tylko polecam go ogonięcie od, od początku. Tu jest parę materiałów z Indii, bo jego, jego przygoda z podróżowaniem od ma 50 lat. Kiedyś był żonaty z Białorusinką, bardzo dawno temu, ale w, za lat, w czasach młodości spędził dużo czasu w Indiach. I w Indiach dostał jakieś poważnej choroby, że prawie zginął i pomógł mu jakiś. Jakiś e, związki, on to opowiadał kiedyś tą historię, jakiś ktoś z wioski mu pomógł, uratował mu, mu życie, tak. I potem jeszcze miał, on złapał tego, chorobę, która była ostatnio bardzo popularna i prawie zginął. Nie było go, nie reklamował tego, w ogóle nie chciał tego filmu dawać, żeby, bo on był trochę anty tego wszystkiego, ale jednak go dorwało i go właściwie fani uratowali, bo skończył w szpitalu, że już nie mógł oddychać. I fani rosyjscy pokazali, to było jeszcze pokazali do zadzwonienia do administracji jakichś tam miejskich, gdzie on leżał, już prawie umierał, że jest taki youtuber, który promuje Rosję, do końca on promuje jako, no pokazuje ludzi zwykłych normalnie, bo jako nie promuje, bo tak naprawdę jechał nieraz na narządzących i mówił, że koruptet, 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 ale YouTuberzy, inni mu youtuberzy jacyś tam rosyjscy uratowali dupę, bo go, bo go zabrali. Do szpitala helikopterem. Było to o tym vlog, ale on go skasował, bo właśnie nie chciał. On jest taki, że nie ma palcia na szkło i nie lubi takich rzeczy reklamować. I w sumie go podniła po podniła, po pani chyba by z 4 miesiące i po napisał po prostu, że, że umiera, tak. E, coś takiego było, ale potem to wszystko skasował. I on tam powiedział też bardzo o nie, nie lubi emocjonalnie reagować na coś, i tam też widać, że go to emocjonalnie brało go emocjonalnie, no bo podczas tego pobytu paru tygodniowego w szpitalu, gdzie był podłączony do wszystkiego, to widział, jak ludzie umierają dookoła niego na znaną chorobę. No nieważne, gościu dużo przeżył. Więc polecam to i potem, mniej więcej, jak widzicie, tu gdzieś się zaczynają już yy, Sowiety, sowieckie hotele, bo tego zasnął jego YouTube, że chodził, bo właśnie hotele, czy jakieś tam architekturę sowiecką. Bardzo polecam. Jest tego do nadrobienia, pomimo, że bardzo rzadko daje filmy, czyli na początku więcej, a teraz tak mniej więcej co 3 miesiące. Już nie może wyjeżdżać do Rosji i nie może wjeżdżać do Ukrainy. To jest fenomen. Do Ukrainy chciał jechać. Yy, Miał pieniądze zebrane, swoje pieniądze zebrane z YouTube'a od, od oglądaczy, chciał je przekazać w Ukrainie dla potrzebujących, a nie wpuścili, bo, bo myśli, że właśnie, że, że wspomaga Rosję, bo miał tam w paszporcie tyle tych bitek rosyjskich. A w Rosji go wrzucili, dlatego że właśnie zaczęli kontent jego trochę bardziej śledzić i, i, i stwierdzili, że jednak dużo też złego dla nich mówi, robi. A nie robi, tylko to z się podejść. Inni YouTuberzy mówili, jak głupie podejście jest rosyjskie. No ale no takie podejście jest rosyjskie. No więc zobaczcie, jak on ma mało filmów. Nawet to widać tutaj. Czyli pierwszy 5 lat temu i lecę. Patrzcie, zresztą można zobaczyć, gdzie to, gdzie to się pisze. Ja widzę, ile ma, ile ma filmów. Ja ma z 400 vlogów, nie? A gościu ma 255 filmów 5 lat. No to moi drodzy, tylko. I prawie 4 miliony subskrypcji. Dobra. I oczywiście to wszystko będzie zanikowane, bo tutaj się posiłkuje. Ten Darien Gap to nie ściema. Ci imigranci na innych filmikach mówili, jak się pytali tam ten policjant, gdzie przeszliście, to właśnie mówi o tym Darien Gap. Nie wiem, czy to dobrze robię, wymawiam, ale to jest jednak yy, najcięższa przeprawa na świecie emigracyjna. On po drodze, yy, no, no widzisz trupy, które nie, 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 nie przetrwały tej podróży. Pięć dni trwało to też boli strasznie, no, no boli to strasznie jak ta dżungla jest zniszczona, zabrudzona przez tych migrantów, jak widzicie tu są ludzie z dziećmi, jak ciężko jest to przebyć, tak, jak to jest, yy... no ludzie nie mają jedzenia, są zmęczeni, upały niesamowicie, jaguary, nie ma, musicie mieć jakieś rękawiczki, oni tam mielia ja że nie wszyscy mają, nie. On tutaj względu, że jak dotkniecie tam jakąś roślinę, to możecie skapać, bo są jakieś trucizny. Do tego kartele, które was mogą po prostu porwać, zabić i wszystko z wami zrobić. Wszystko musicie mieć opłacone dla karteli, więc jest to coś, na co się decydują. Widać, że to jest decyzja rodzin całych. No to jest coś tragiczne, że ktoś musi podejmować taką decyzję. I on tu zaznacza, no wiadomo. On to robi dla kontentu, jak ja mu ufam, tak? Że robi to dla kontentu, ale jednak no, ryzykuje życie nie potrzebując. Mówi, że z tej perspektywy, że oni tu zabrali tysiąc dolców, zabrał tak? I że chce nie więcej tyle, ile przeciętny jakiś tam ktoś to ma pieniądze, tyle ma, i że za tyle przeżyć tą podróż, tak? Oczywiście są osoby bez pieniędzy kompletnie, więc on mówi, że ma ten komfort tego, że mają pieniądze i wiedzą, że to robi, żeby to przeżyć, tak, pokazać to, ale no, jego życie się nie będzie toczyło dalej. Yy, on to zaznacza, tak, dlatego też mówię, że to mało z youtuberów, którzy są bardzo miarodajni, wiadomo, robi to dla kontentu, tu, tu zaznacza, że nie ma takiego wycisku tego kontentu, wiecie o co chodzi, że jak ktoś by zrobił taki filmik, to by codziennie, no, znaczy on codziennie by nie mógł tego zrobić, wiadomo, ale by było... Tu jest pokazane, że gości są już wywalony z Kanady i leci z powrotem, jedzie z powrotem. Bo w Kanadzie właśnie jest prawo, że on miał już jakiś tam felent, tak? Popełnił jakieś przestępstwo, i w Kanadzie w Kanadzie wywalają cię. No i no, poniekąd bardzo dobrze, nie? Kanada ogólnie ma to chyba ma jedno z najsur, najsurowszych chyba praw migracyjnych na, na świecie. I czemu mówię? I, i czemu bankrutowi, Bolton Bankrupt, czemu mówię, że to jest Benjamin, tak ma na imię? Bo. On nie ma naprawdę parcie, tak mówię. Jego filmy nie są, nie ma edycji, tak tu widzicie. Jest zrobione z łapy, jest zrobione, jest wrzucane, jest robione z łapy, ale z strony jest to robione na takie zasadzie, nie tak jak ja nie lubię niektórych vlogów, że cały czas ktoś ma na gębę. Nie, jest tutaj, są wywiady, są, jest, jest, jest tu bez jakiejś większej edycji, ale kadry są różne, fajnie się to ogląda yy, i. On rzuca materiały naprawdę rzadko. No one są czasami przerwy trzy miesiące, no wiadomo, jakieś tam przerwy pół roku, no wiadomo, na chorobę, ale naprawdę bardzo rzadko. A ktoś by tłamsił, ktoś by wyciskał ten ten, ten, ten ten content, wiecie o co chodzi. No nie ma czegoś takiego tutaj u niego. I jest bardzo naturalny w tym wszystkim. Tu nie ma udawania i też pomaga to w tym, że na przykład on w momencie, kiedy został wyrzucony z Rosji i z Ukrainy, gdzie jego główny content polegał na, na tych krajach na wschodzie, Nauczył się hiszpańskiego, zabrał klasę hiszpańską, czy znaczy wziął kurs hiszpański i nauczył się na zasadzie, że potrafi w Hiszpanii przeżyć, tak, sam dogadując się. I tak powiedział, no, sam to mówił nieraz, wiecie, że wiele głupot robiłem, znaczy wiele niebezpiecznych rzeczy robiłem, ale to było naj, najniebezpieczniejsze, jak on powiedział, najmocniejsze, co przeżył, no, wiecie, tutaj podczas podróży i on trupy widział, tak, to, 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 to widział, to jest wiadome, ale myślę, że to jakąś jak go, jak go jak się wzruszył w pewnym momencie, to widać że było naturalne na pod koniec filmu to go pierwszy raz widziałem, bo no, przeżył to, przeżył z tymi ludźmi, tak wiesz, patrząc na tych ludzi, których już spotkał, którzy może nie udało się przebyć tego, patrząc na te dzieci. To sobie potem człowieka tak on, on. Z ich perspektywy, że tam dotarli do. no gdzieś tam do tego finalnego tej wioski, gdzieś tam i tam ich nie wpuścili, bo właśnie ich potraktowali trochę inaczej. No, no oni są wiec Anglik i Grek. On tutaj. Heur jest taki pierwszy raz, ten gościu tutaj, co z nimi jest, był jakiś inny youtuber. To no zamknęli ich tam w takim posiadówce na tydzień, czyli takim para. Areszcie, zatrzymań, że tam było wiele osób. nie no wiadomo, oni zostali wpuszczeni, inaczej trochę ich traktują niż migrantów. No i oni gdzieś tam już lecili chyba do Meksyku z powrotem, tak. No i to jest to, to chyba taka perspektywa, że ludzie takie piekło przeżywają, żeby przejść przez, przez tą dżunglę. I, I on wie, i on, i ten, i, on, i ten, i ten drugi grek wiedzą, że no nie będzie łatwo dalej, że lecą w nicość, tak. Oni lecą do Ameryki. Nawet posiadając, wiecie, jakieś tam domy w Wenezueli, ale po prostu na życie, oni lecą do Ameryki, a wylądują na ulicy. To jest, to jest najgorsze w tym wszystkim, wiecie? To jest najstraszniejsze i za to winie właśnie rządy demokratów i Bidena, że ci ludzie z dziećmi lecą. No, 50 na 50, że przeżyjecie to podróż, tak? Jest tyle możliwości, że zginiecie, że by wylądować na ulicy. No to jest coś strasznego. To jest coś, to właśnie ten policjant w tym materiale wcześniej mówię, że to jest to jest coś strasznego, że ci ludzie będą czekać parę lat na decyzję, która może być nieadekwatna do tego, co chcą otrzymać. Mogą w ogóle nie dostać pozwolenia na pracę. A jest takie przeświadczenie spowodowane przez właśnie rządy demokratów, że no sanktuarium, zaopiekujemy się wami. Dupa się nie... Nie zaopiekują się nimi. Nie. Więc... Ym to tak mówię, to nie ma, tutaj nie ma rzeczy biało-czarnych, dużo jest odcieni szarości i to, nie, zwróciłem na uwagę to w Chicago, chodziłem po downtown, po centrum, nie widziałem dużo bezdomnych, w porównaniu do Dublina na przykład, ale widziałem, tych co widziałem to były właśnie takie Portoryki, można to nazwać, Meksykanie z tymi dziećmi, jakieś tam sprzedają te cukierki, no ja tam jak miałem jakieś dolary, nie miałem gotówki, mało gotówki miałem, to zawsze dawałem. Ale to było widać, nie? I tak powtarzam, no to wrażenie robi, że to Chicago jest czyste, a tak naprawdę gdzieś to jest wszystko zamiatane pod, pod dywan. Więc tutaj meritum też tego odcinka, bo będziemy już kończyć, nie będę pokazywał całego tego materiału, powtarzam, wszystko będzie zalinkowane w moim, na moim YouTubie, oglądajcie to, oglądajcie to, bo naprawdę warto. A co chcę powiedzieć, jakiś tu tam triggerowy, triggerowy odcinek, Doceniajcie, co macie. Ja wiecie, wiem, że dużo osób właśnie ma. Pre... Dużo osób miało pretensje, że tam, o, opowiadasz tak, a żyjesz tam, albo podróżujesz, albo myślisz, żeby kupić tą konsolę, albo tamto, tamto. Ja powtarzam, ja mikro nie narzekam, jest mówienie makro-mikro, ja nie narzekam na swoje życie. Ale już parę osób, które już mam ten kanał dwa lata ponad, które przyjeżdżały, pisaliście mi potem, no możecie napisać, potwierdzić. Było parę osób, które przyjechały i napisały mi. Uciekam stąd, Bart, uciekam stąd, Kiano, bo to jest chore, jak oni tu pracują. Yy... Znaczy, to akurat, jak oni mają podejść do pracy, to mi się podoba. Ale mówię, co z tego, że będziecie zarabiać, nie wiem, 20 euro to jest dobry zarobek na godzinę jak y, Jakieś szanse na w miarę dobre warunki? Tutaj dziś o Dublinie mówię, no ciężko znaleźć coś, tak? I też ktoś też, też pisze, o, jest tak gadanie, bo ktoś znalazł. No jest znalazł, ale to jest, to, to, to wiecie, może ktoś przyjedzie i, i jakimś cudem znajdzie, ale te mity o braku perspektyw y, mieszkaniowych to, to nie jest ściema. To jest trochę straszne, żeby właśnie pokazać komu, że nie jest tak łatwo. Nam było łatwo. Mojemu rocznikowi przylatującego tutaj, który przyleciał tutaj w 2005, 2006, nie? gdzie i tak było ciężko, w sensie, bo było nas dużo, ale było łatwo. Teraz nie jest łatwo: ta belka jest tak wysoka, że jest ciężko. I tutaj, jeszcze taka inna sprawa, bardziej psychologiczna, socjalna do tych spraw, że oglądając to, można się wzruszyć, bo człowiek patrzy na te dzieci na tych rodziców, na te piękne kobiety, matki. Ja wiem, że to, to moja żona nie lubi, jak mówię, o, ale piękna kobieta. A dlaczego piękna? Bo no, 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 ładne rodziny, powiedzmy sobie, ładne rodziny, wizualnie ładne rodziny, przez tą dżunglę uciekające, ryzykujące życie i po prostu te, potem... i tak są uśmiechnięci ci ludzie, tam na tych, na, tych, na tych nagraniach oczywiście. Gdzieś tam się cieszą, tak? Jakaś nadzieja jest i nie ma, tam nie ma naprawdę... Patrzcie na te dzieci, no, to, to, to no, 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 chwyta za serce, tak. I jest takie coś, że tam nie ma miejsca na depresję. To tak, wiecie, to tak, bo podczas drugiej wojny, pierwszej wojny, no, ludzie musieli żyć, no śmierć była dookoła, ale nie ma czasu na depresję. A mam tutaj. Depresja to jest coś prawdziwego, to jest prawdziwa choroba. To jest, to jest tak zwana choroba generacyjna teraz, tak. I ja też tak myślę o sobie, że na przykład muszę iść jutro do, do pracy i mam taką deprechę, tak. Muszę coś tam zrobić, muszę coś tam. I człowiek się sam wpada w ten... Sam sobie robi problemy. Ostatnio miałem taki mem fajny, że tam niby posągnie Gdzieś tam jest w jakimś kraju posąg, gdzie, gdzie ktoś ciągnie swoją głowę taką dużą. Bo to te problemy są często w naszych głowach, bo poniekąd jako tako jestem zdrowy, pomimo, że po trzech operacjach. Nie będę sportowcem już, ale jako tako chodzę, nie mam ważniejszych, poważniejszych bólów dupy, można powiedzieć po francusku. I... I sam sobie tworzę jakieś problemy, tak? Sorry. No i, i to jest prawda, że to, co ci ludzie chcą osiągnąć w życiu, to jest minimum takie, jakie my byśmy mieli, ludzie żyjący w bogatych krajach, w Polsce, w Niemczech, w Irlandii, w bogatej Unii Europejskiej, tak? W miarę, które my byśmy popadli w depresję, tak? W sensie, oni lecą bez niczego, bez języka, bez nadziei, tylko żeby przeżyć tę podróż i oni się będą cieszyć będąc w tych stanach, po prostu będąc w tych stanach, mieć jakąś nadzieję, tak, my byśmy popadli w depresję, tak, rozumiecie, my mamy, ee, ja mówię o sobie, tak, czyli tu mówię makro, tak, gdzieś internet mi się, jak miałem ten pożar, Tutaj u siebie internet mi się rozłączy ten ja już trochę, no nie przesadzam się, trochę gubiłem, no ale ale już tak jest trochę zamieszanie, coś się miesza. Jak my słabi jesteśmy obecnie, mówię ogólnie, ogólniam. Jak słabi bogacze cywilizacje są, jakie są słabe wewnętrznie, tak. I to mówię też po znajomych, od mojej żony: ile takich. Dobrych znajomych, ile tych dziewczyn, które tu są zarobki po master degree, to są zarobki niesłodzące poniżej 60 tysięcy K i one wszystkie chodzą na terapię, moi drodzy. Te osoby wszystkie moje chodzą na terapię, bo sobie nie radzą. Rozumiecie to? I to są takie tutaj z, z właśnie z prywatnych spraw, które ja znam na przykład, nie? Od żony, nie? One naprawdę chodzą na terapię, bo sobie nie radzą. Naprawdę mam też taką jedną koleżankę, tutaj, Johnny, nie, Te, też naprawdę taka typowo, trochę zakręcona pod względem Independent, tak. Wszystko, no wszystko, ma duże pieniądze, planuje kupić dom, ale nie radzi sobie emocjonalnie. Też drugą tam inną mamy znajomą, i yy, to są dziewczyny ładne. No to, znaczy to, 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 to nie ma znaczenia, ale wiecie o co chodzi. Chyba rozumiecie kontekst tego, jak my jesteśmy emocjonalnie przyzwyczajeni społecznie, psychologicznie do czegoś innego, e, gdzie jakaś inna kultura. Dlatego powtarzam też, często to jest tak, że ja nie jestem globalistą, bo uważam, że my jesteśmy wszyscy ludźmi, ale to nie znaczy, że wszyscy jesteśmy tak samo nastawieni. Często zadajecie, zadajecie pytania, czy to jest dużo, czy to jest dużo warte, a ja zawsze wspomniałem o takiej reklamie, jak była jakaś taka reklama, że dla Eskimos'a dwa Renifery to jest majątek, tak? A, a gdzieś tam dla kogoś w bogatym kraju, no to to jest nic nie warte. Czy gdzieś tam w Indiach dwie krowy, to jest coś warte, gdzieś tam kogoś sprzedadzą kobietę za, za, nie wiem, stado owiec. Rozumiecie? To jest to my jesteśmy w jednym akwarium, gdzie są rybki, wszyscy jesteśmy rybkami, ale jedne rybki jedzą glony, jedne się przyklejają do szyby, jedne drugie zjadają drugi. To nie znaczy, że wszyscy jesteśmy tacy sami. I to też pokazuje... I ja mam taką, moja żona tego nie lubi, bo ja jestem, ja jestem jak to mówię, mo, moja, moja, to jest moje zdanie. Ja jestem pe, pozytywnym pesymistą, czyli zakładam, że coś się źlego, złego dzieje, że świat jest zły. Zresztą źli ludzie na, na, na świecie, choroby, śmierć, że są osoby, które cię zjedzą, zgwałcą, a na drugi dzień pójdą do kościoła z dziećmi. I po prostu tak jest świat konstruowany, i po prostu na to się przy, przygotowuje się na to, że taki jest świat. Oglądam dużo rzeczy takich depresyjnych, na przykład jak te vlogi. I to na przykład mi pomaga w, w złych momentach, że mam mi to iść do pracy, na przykład. I, o, kurde, idę do pracy, albo że muszę iść, nie wiem, jakieś takie no, rzeczy, rzeczy zrobić, to mnie dołują. Ale potem sobie myślę, kuźwa, może nie masz złego takiego życia. I to też przestrze Prze przestrzegam, właśnie was, którzy yy, ja. Nie polecam, nie, znaczy polecam każdemu młodemu singlowi, tak emigruj, naucz się życia, ale nie rodzinie, nie, rodzinie nie polecam, bo rozwalicie sobie rodzinę i zakładam, i tu mówię, fatalitę taką daję, że nie dacie sobie rady, bo naprawdę możecie postawić y, rodzinę w złym, y, w, no, 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 no źle się może skończyć na takiej emigracji z rodziną całą na ślepo do Irlandii, nie. Może to trochę być złe, ale singiel albo pierwsza osoba, jedna, czyli przede wszystkim mąż, jak najbardziej. Stawiacie też bardziej rodzinę niż pieniądze, bo to jest dla kogoś, właśnie kto ma gdzieś w Polsce. Zdarzały się takie osoby, że to mają mieszkanie, mają jakoś sobie żyją od miesiąca na miesiąc, powiedzmy sobie, nie, ale żyją i nasłuchają się od jakichś cudaków, że jak to nie będą mieli w Finlandii, jak to nie będą mieli w Dublinie. No to szczęście się przed takimi cudakami. A ja Wam powiem na zakończenie, tak zawsze: Singiel, jak najbardziej. Emigruj, ucz się, znaczy wyjeżdżaj, ucz się. Ja wyjechałem w wieku 20 lat, nie obsługiwałem pra praki wcześniej, czy 19, nie, nie obsługiwałem wcześniej. Sam nauczyłem się na ślepo, tak? Pomógł mi brat znajomego, czyli zapewnił mi, yy, bo już miałem w hostelu wylądować, nagle no się okazało dzień wcześniej, że on wylatuje tam za tydzień, a się w kuchni. W kuchni przespałem, potem skoczyłem na jego łóżko, bo dzieliłem pokój na początku i po kroku szedłem do góry. W zarobkach, w, w tych sprawach, pralki musiałem się sam nauczyć, obsługiwać rachunku, wszystko sam. no to, to się wydaje, wiecie, śmieszne dla Was, ale ja znam osoby, które się nigdy nie, 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 nie wyprowadziły. Przespały czas kupna, bo był czas, kiedy naprawdę każdego było stać na, na kupienie mieszkania w Polsce, naprawdę każdego było stać przed Unią, moi drodzy, bo ja mam, znam osoby, które były po prostu menelami. Ale gdzieś były menelami, chlały, ale gdzieś pracowały za te tysiąc złotych, bo tak się zarabiało miesięcznie. Kurde, moi drodzy, w 2004 roku mieszkanie kosztowało 40 tysięcy złotych. W Bielsku. Jednopokojowe. No to to mam przykłady życia. z Rodzinne, wiem, ile, na rękę. Tyle kosztowało kupienie mieszkania. I ktoś powie, ile się zarabia. No tak, zarabiało się między 1000 a średnio między 1000 a 1500 zł, ale i tak mogłeś kupić to mieszkanie. Teraz młodzi zarabiają w Irlandii, mogą zarabiać dużo więcej niż zarabiali kiedyś. Zarabiają, powiedzmy, minimum te 2000 euro, niech mają, nie? Nie oszczędzą tutaj na, na nieruchomości. Nie ma szans, dlatego uciekają do Australii, do Kanady, do Nowej Zelandii, do. Ameryki, tak samo w Polsce możecie zarabiać 5000 tysięcy na rękę teraz i nie będzie was stać na mieszkanie, dostaniecie kredytu. Więc tak mówię, dużo jest rzeczy, o których się ciężko mówi. Ocenia, no bo zależy kiedy przyjechałeś, zleży jaką masz rodzinę. Ale moja zasada jest taka, jak to mój irlandzki znajomy mówi Derek: nie kombinuj, nie kombinujcie. Patrzcie, co macie, oceniajcie czy to jest warte stresu. Stres skraca życie. Chcecie dłużej żyć? Emigracja skraca życie, moi drodzy, bo to jest stres, tak. Eee, a stres skraca życie. Tylko po to, żeby żeby nie wiem mieć więcej wakacji, powiedzmy sobie, bo gdzie was stać to, to tutaj tanie, latanie. No oceniajcie sami dla siebie, ale rodzinie tak powtarzam, nie polecam rodzin emigrować. Singlowi polecam, gdziekolwiek, czy do Niemiec, czy do Irlandii. Myślę, że. Też to kiedyś mój komentator fajnie napisał, wiecie, to pamiętam, odpisał komuś, tylko to też to, to do ambicji to nie ma nic tak wspólnego, bo co to wiecie, ja też jestem pracownikiem fizycznym, tak? Eee, ja też pracuję fizycznie, w mojej się zaczęła od budowlanki, tam wykończeniówka, też pracowałem w magazynach kiedyś tutaj. 15 lat temu, 17, byłem taksówkarzem też. Różne miałem pracy, Pomimo, że skończyłem studia, to nie ma nic wspólnego. No Studia, ale inaczej wyszło po studiach. Wziąłem kredyt, ożeniłem się, a już miałem w miarę dobry kontakt w mojej firmie, więc szkoda było zmieniać. Zresztą to też nie ma nic do znaczenia. Moja żona jest asystentką menadżera, ma zarabia mniej niż ja. A... bo to, to wszystko zależy, jaki macie kontrakt. Więc to też jest a propos zarobków, studiów, to jest różnie wiadomo. Uczcie się, bądźcie doktorami, ale jak macie fach w ręku, to. I lepsze możecie mieć życie niż ktoś po master degree czy nawet doktoracie. Więc my mieliśmy też łatwo. I nie patrzcie, zawsze to powtarzam, że kto macie w rodzinie kogo, że mieszka w Irlandii i wiecie, że na przykład jest sprząta, tak? Czy on sprząta, a ten dostarcza jedzenie, czy coś innego robi. I ma dom i kurde fajnie żyje, no tak, ale on to przyjechał wcześniej, wiecie, w okresie 2010-2013 można było kupić dom w Dublinie za 150 tysięcy. Tak, a kredyty dostawaliście tak. Każdy dostawał. No a teraz ten dom jest warty 700 tysięcy i, i wynajem jego kosztuje 3000 euro czy 2000, między 2-3000 euro. Tak, ja wynajmowałem w Finlandii do 2015 roku mieszkanie na na w północnym Dublinie w Swords za 700 euro, zawsze to powtarzam. 700 euro dlatego nie brałem kredytu. Po pierwsze, że miałem wracać do Polski, bo to był okres moich studiów miałam miałem tam plan. No to. Bo ja się ożeniłem, miałem wypadek w jednym czasie, to trochę skomplikowano moje plany. Ale nie myślało się o kredycie, któryś średni kredyt to był 900 euro wtedy. W sumie teraz wróciło do tych cen a ja w za 700 euro. No to nikt nie myślał o tym, a ktoś jednak to myślał, to się urządził do końca życia, tak. I też parę osób znał, które kupiło w tamtym okresie mieszkania, czy nieruchomości poszły do góry z roku na rok, moi drodzy. Mogliście kupić za 250 tysięcy, a wasza nieruchomość mogła być warta 350 tysięcy za dwa lata. Takie osoby posprzedawały i wyjechały z Irlandii, z zyskiem, spłaciły kredyt i, i miały jeszcze 150 tysięcy na koncie, czy 100 tysięcy, no i wyjechały do Polski. Więc to jest złudne, bo wy tak nie będziecie mieli. Po prostu te osoby przyjechały wcześniej, i miały łatwiej. Teraz belka jest bardzo wysoka. Kiedyś mogłeś przylecieć do Irlandii z 500 euro w kieszeni tak. Ja teraz 500 euro to wy nie płacicie pokoju w Dublinie. Mm. Nie opłacić depozytu za pokój i pokoju. Będzie was stać na jedzenie, bo to jest tanie stosunkowo. Stosunkowo tanie ciągle, ale nie będziecie nie opłacić nie kupić auta, ubezpieczenia cholernie drogie. Nie opłacicie. No trzeba mieć tak bezpiecznie. Bezpiecznie, to fajnie mieć 5000 tysięcy, bo osoba mi mówił, który kuzynka odwiedziła, że 10 tysięcy, nie to, to przesadza, 5000 euro to jest taki bezpieczny y, początek, bo pracę znajdziecie od razu, ale no mieszkanie, tu jest problem, pokój, no to pokój już tak myślę, że 700 euro ciągle się da znaleźć, to jest taki bezpieczny wyznacznik, chociaż wynajmuję za 900, za 1800, ale 700 euro, no i 700 euro za depozyt, to jest 1400 euro na wejście, no. Plus rachunki, jakieś tamtego, wiadomo, to wszystko się dzieli. Jedzenie stosunkowo tanie, a pracę znajdziecie szybko. Więc ja myślę, że 5000 euro to jest takie bezpieczne wejście. Oczywiście przyje, przyjedzie tutaj ktoś z, z 1000 euro, no, no i, i, i może mieć farta że szybko mu, szybko mu się uda, no ale no, z 500 euro, no to no nie wiem, no z 500 euro nie przylecicie teraz do Irlandii, moi drodzy, no bo nie babata. Nie, dał, nie uda wam się za 500 euro, bo 500 euro to pokój nie znajdziecie teraz, no oczywiście ktoś może mieć cud i znajdzie, no, ale depozyt, a inne sprawy, no. Kończąc, sorry za długi materiał, ale chcę takie, wiecie, takie, żeby kogoś nakierować, żeby się zastanowił, czy jego życie jest naprawdę warte migracji pokazać fajny content, który będzie, fajny content nie mój, tylko ten Bankrupt, Eee, tu też to znaczy Boltem Bankrupt, bo on był rzeczywiście, on jest łysy i bankrupt, czyli no, nie ma pieniędzy o to chodziło, czyli bez pieniędzy, łysy i bez pieniędzy Oczywiście to teraz jak jest tak sławnym youtuberem, no to jego filmy generują tam kiedyś był wyliczny, każdy jego film generuje minimum 2000 dolców miesięcznie. Mi się wydaje, że to jest nawet zaniżone. Sprawdzałem to już chyba z dwa lata temu, teraz więcej. No to tam daleko mu do biedy, ale zasłużył na to, bo naprawdę gościu znikąd się wziął. Fajny content i polecam, będzie zalinkowany oczywiście. I to też pokazuje, przez jakie piekło przechodzą ludzie, żeby prawdziwi migranci, którzy jadą, tylko, żeby pracować. Oczywiście jakieś tam procenterze ściemniaczy, ale którzy naprawdę chcą pracować, a nie mogą, bo inne zasady, a nie z nastawieniem socjalnym. Eee, to są sprawy nie zero Jest tam dużo odcieni szarości, ale doceniajcie to, co macie. Powtarzam to po zawsze. Macie zdrowie, macie wszystko. Nie kombinujcie, moi drodzy, bo może was to dużo kosztować. Doceniajcie to, co macie. Powtarzam, w Polsce nie ma biedy. W Unii Europejskiej nie ma biedy. Wszędzie można żyć dobrze. Aha, to tego co powiedziałem, że jeden użytkownik mi napisał kiedyś w ktoś się nauczył i ktoś napisał: Fajnie, pozdrawiam cię, jak to będziesz oglądał, że zasada jest prosta, jeśli chodzi o Irlandię nie wiem, czy to chodzi o Zachód, czy Europy, czy, czy ogólnie o Irlandię, że jak nie masz ambicji w Polsce i chcesz spędzić życie pracując w magazynie, ja też pracuję w magazynie, dlatego to może mieć takie zły oddźwięk, ale nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać to będziesz miał takie samo życie w Irlandii, pracując w magazynie. I z tym się zgodzę. To jest, jak nie masz ambicji, to będziesz miał plus minus takie samo życie tutaj, jak w Polsce. Zawsze się pewnie ktoś wyda, bzdury gadasz, bo ja tego, no. Ja się z tym zgodzę, tak. Wydaje mi się, że, że tak może być teraz, bo kiedyś tak nie było, no. I jak planujesz rodzinę, to prędzej założysz ją w Polsce, ze względu na darmowe przedszkola, na no, jakieś kurde pierdoły, czego tu nie ma, to powtarzam do końca, że prostodawca też ma wywalone na twoje dzieci. No, pozdrawiam, was, trzymajcie się zdrowo, pa!